Witam, witam. Dzisiaj Alcatria znowu, część druga. Ale uwaga, na następnym odcinku postaram się ogarnąć jakieś konto w Margonem, żeby też trochę zachować wcześniejszy tutaj content. Ale teraz wchodzimy do gry i będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy na ostatnim live'ie. Także znowu można podziwiać tą piękną grafikę, ale przechodząc do odcinka, to na pewno zacząłem jakiegoś questa i go chyba skończyłem, aczkolwiek wiem, że wziąłem jeszcze jednego, którego nie skończyłem. Także aktualnie pójdziemy w takim razie go zrobić i nazywa się on Problem Krasnoluda. Otrzymał się do Krasnoluda Kilo, więc pora wziąć do siebie roboty i spróbuj przekopać się do zasypanego tunelu obok. Także musimy się udać do zasypanego tunelu. Tak samo tutaj jesteśmy w mieście Asgard bodajże. Także już jak ktoś nie oglądał, to zachęcam do oglądnięcia wcześniejszej części. Tam w miarę by się to wiecie, jak doszedłem do tego momentu. W każdym razie to jest Asgard, a my musimy pójść na wyschniętą zatokę, bo tam jest bodajże ten krasnolud, z którego wziąłem tego questa. Także tam idziemy. I co, i generalnie fajna gra, tak? Nie mówię, żebym ją kontynuował, ale na pewno chciałem teraz nagrać sobie taki drugi odcinek, który nie będzie już teraz streamem, tylko po prostu sobie go nagram w innym czasie i wypuszczę w innym czasie. No i po tym tak naprawdę odcinku stwierdzę, czy chcę to robić dalej. To się muzyka odpaliła, ale nie powinni się tego słyszeć jakoś głośno bodajże. Ale dla pewności ją. Dobra, wyciszę całkiem tą muzykę, żeby nie przeszkadzała wam. Nie będę się później bawił w obrabianiu tego w filmie. Dobra, w każdym razie podobno dostałem Kilof, który bodajże jest Kilof nowicjusze. Tylko ciekawe, czy to chodzi o ten Kilof, czy może jednak dostałem też jakiś inny Kilof. Fewentka, łuk pustelnika. Mi się wydaje, że jednak chyba chodziło o ten kill-off. Dobra, w każdym razie o ten tutaj. Prawdopodobnie. Tylko czy ja mam go ubrać? O tutaj, dobra. Szlachetnych złóż. Dobra, w każdym razie musimy się wziąć do roboty, przykopać się do zasypanego tunelu obok. To ja jakby wziąłem questa od tego krasnoluda. Więc zasypany tunel musi być. Zasypany tunel. Widzimy już. Fajne jest na pewno to, że tutaj na wszystko, jeżeli czegoś nie wiemy, to możemy zobaczyć sobie na minimapie. To jest na pewno bardzo spoko. Zasypany tunel. Kilo w dłoni do roboty. Dobrze, teraz wystarczy chyba tylko klikać. Postaraj się bardziej. Musisz bardziej nieco postarać. I kopię dalej. Dobra. Widzę, że nam się udało i jesteśmy właśnie w tym tunelu, który wygląda dosyć ładnie wygląda, nie mogę powiedzieć, że nie. Podnoszę go, aby móc kopać dalej. Dobra, i co się stało? Nic się chyba nie stało. Pozbieraj kamienie, które zagradzają drogę. O której kamienie tu może chodzić? W tym celu odpalimy sobie standardową minimapę i prawdopodobnie chodzi wszystkie o te kamulce, także do roboty. Bierzemy się. Podnoszę go. O dobra, i będziemy tak za każdym razem odświeżało, tak? Czyli mam rozumieć, że to jest jakby wtedy zaktualizowanie mapy. Więc w sumie zrobimy to. Pozbieramy wszystkie kamulce, także chill. Fajne jest też to, że to się tak fajnie to podświetla. Generalnie. Jakiś to ma swój klimat. Tak samo ta grafika jest taka dosyć. Ja już mówiłem to na streamie, ale ta grafika jest taka jakby starym Argonem jakiegoś 2010 roku. Także ma to właśnie swój klimat. Więc dlatego stąd w to grałem. Biegiem po świętą wodę otrzymasz ją od uzdrowicielki Nany z Wyspy Rozbitków. Wyspa Rozbitków. O, jeszcze dzienną nagrodę możemy sobie odebrać, bo warto wspomnieć, że tutaj mamy jakby takie kalendarz do odebrania. Także warto sobie tutaj to odbierać. A w tym czasie pójdziemy chyba do
dalszej części tunelu, bo też mi się wydaje, że trzeba tak tutaj to zrobić, że tu może jakoś. O, jednak chyba nie. Dobra, to w każdym razie idziemy na wyspę rozbitków, z której otrzymamy jakąś tam wodę. Więc tak zrobimy. Dobra. Pyk, pyk. Minimapa. Dobra. To z tego, co mi się wydaje, tu mamy dosyć dużo do przejścia, o dziwo. Bo ta wyspa rozbitków, z tego co pamiętam, to jest raczej jedną z początkowych map. Także zobaczymy, jak to jest. No, przynajmniej teraz wejdziemy w minimapę, to wyspa rozbitków. W sumie nie jest tak daleko, nie? Myślałem, że tam się przejść jakieś parę map. No tu się okazuje, że to wcale nie jest jakoś strasznie daleko. Bo tu mamy jakieś potworki, drzewa palmowe. Git. Zawsze mnie dziwi, jak wyglądają te postacie, bo one wyglądają jak normalni gracze, a tak naprawdę to nie są gracze, tylko to są potworki do zabijania. Dobrze, to najłatwiej będzie, jak wklikniemy minimapą, żeby się tutaj nie pogubić. Tu widzę, że droga wcale nie jest jakaś prosta. Także idziemy. Tutaj już byłem, już tutaj generalnie. Robiłem sobie tutaj questy różne. Co nieco tam pamiętam. No i wchodzimy na mapę rozbitków, którą warto wspomnieć, że na niej zaczynało się grę. I tam się poznawało pierwsze potworki, pierwsze itemy. Tak? Wyspa rozbitków. Tak, aczkolwiek to nie jest pierwsza mapa, tylko druga. Sorry. Mamy się poszukać Nany, tak? No to jak widzimy, jest ona w samym środku miasta, więc nie będzie to większy problem. Także do niej sobie idziemy. Gdzieś wygląda jakaś dziewczynka czy coś i z uzdrowicielką. Uła. Po pierwsze, co zrobimy, to musimy się uleczyć, bo mamy trochę mało hapsów. Dzień dobry, potrzebuję wody. Dziękuję, do zobaczenia. Wróć do tunelu i uratuj rannego. No to spoko, wracamy. Nie chcę na razie łowić ryb. Myślę, że ewentualnie później się tym zajmiemy. Także wracamy szybko do tunelu. W tym celu znowu odpalimy sobie minimapę, bo tak jest najszybciej. I musimy iść do. Gdzie ja jestem? Halo? Na pewno tutaj, tylko nie jestem pewny, czy ja przyszedłem znowu? Bo tutaj jest chyba miasto. Tych. Chyba tak. Dobra, pójdziemy właśnie do tego. Wyschnięto to. Nie, wróć, wróć. To jest już ta mapa. Coś mi się właśnie tutaj nie pasowało. Ale w takim razie pokażę wam jeszcze, jak wygląda walka. Wystarczy kliknąć Q i podejść do danego potworka i tak naprawdę nie musimy już nic więcej robić. Także to jest w miarę spoko opcja. Więc tak sobie można właśnie w ten sposób tutaj expić. Oko morskiego zbójnika, git. Dobra, go zabijemy i idziemy do tunelu. Więc wracamy do tunelu. I żeby uratować rannego. Także robimy to siup-siup. Nie odnaleziono służebnych. A, czyli musimy tak klikać dosyć powoli, z tego co widzę. Tak myślę, że odcinek pojawi się gdzieś około 15, coś takiego, żebyście tam wrócili. I w tym celu zobaczymy, jak wam się on spodoba. A jak już mówiłem, prawdopodobnie na jutro, albo jutro nagram, albo opublikuję parę dni później coś z Margonem. Także znajdę sobie jakieś konto i coś tam sobie ogarniemy. A tymczasem wróciliśmy i mamy tutaj świętą wodę do dania. Dziękuję ci, dobry człowieku. Nie ma za co. Dostaliśmy coś? Nie. Zaktualizowano nam zadanie. Spróbuję przekazać do dalszej części tunelu. To już widzieliśmy, gdzie ona jest. Jak dobrze wiemy, to ona jest w tym miejscu. Także ruszamy. Kilo w dłoń. Chyba jednak.
Chyba coś się nie udało i musimy wrócić do Krasnoluda. No to spoko, nie ma problemu. Wrócimy oczywiście najlepiej minimapą. Kurde, dalej się trochę tak, powiedzmy, że zachwycam tą grafiką, bo ona jest naprawdę ładna, ładna bym powiedział. Mam jakieś kwiatki, jakieś te skałki. Czemu się chyba zgubiłem trochę minimapa. A, to jest jeszcze niżej, dobra. Dobra, wychodzimy z tej jaskini. Wychodzę. I mamy iść do Krasnoluda, który jest tutaj. Ale po drodze zabijemy sobie jeszcze paru rozbójników. Żeby tam trochę dobić tego poziomu, bo mamy 70, 76%. W sumie bardzo mało nam dają, bo dają nam około procencie. Jest dosyć marnie. Aczkolwiek zobaczymy. Dobra. Oddajemy prawdopodobnie questa. Wróciłem. Udało mi się uratować twojego rannego przyjaciela. W takim razie zadanie wykonane. Dzięki, abyśmy się więcej nie zobaczyli. Otrzymano skrzynkę z narzędziami, która jest. Gdzie ona jest? Gdzie moja skrzynka z narzędziami? Nie mam pojęcia. Never mind. Dobra, trzymaj, mamy jeszcze jakieś zadania do wykonania. Mamy zero aktywnych, ale mamy do wykonania, które są. O, to może się wydać nawet ciekawe. Chórznego mordu ciąg dalszy. Zadanie dzienne. Załamany paladyn. Aha, zagadka. Czyli najpierw musimy to zrobić, tak? No to nie ma problemu, zrobimy sobie to zadanie. Także znowu musimy się udać do Wyspy Rozbitków. Spoko nazwa. Też fajne jest to, że tutaj jeśli klika te mapy, to... Gdzie jestem? Halo, chcę tam iść. Dobra. Wracając, fajnie jest to, że jak się klika te mapy niebieskie, to jakby pokazuje ci, jak wygląda ta mapa. Jakby po przejściu. Takie coś było o ile się nie mylę, na Emargo, coś takiego. To też było spoko. A tutaj mamy to nie w osobnej stronie, tylko po prostu w grze. Także zawsze jest to jakaś tam dodatkowa opcja, która jest dosyć spoko, żebym tak powiedział. Dobrze, to idziemy, idziemy. A w tym czasie ja się tutaj napiję wody. Zadania. To mieliśmy zacząć od jakiegoś bodajże krwawy, krwawy. Nie, chyba jednak to nie był krwawy. Więc mieliśmy to zacząć w ukrzyżowany człowiek. No dobra. I ukrzy. Czemu ja go. O kurde, jest tam na górze. Dobra, to z tego co mi się wydaje, to będziemy musieli przejść przez jaskinię, której już byłem. Na szczęście nie jest ona jakaś dosyć długa. Tylko minus jest taki, że musimy iść jakby naokoło do niej. Więc to jest minus. Ale nie ma co się przejmować. Pójdziemy, pójdziemy. Mamy jeszcze nietoperze do zabicia. Więc my jednego możemy sobie zabić. I idziemy dalej. Grota podróżników. Bodajże. Dobra, tu wchodzimy do niej. Tu jest wodna kreatura, ale sobie ją zostawimy, bo mam niski poziom. To raz, a dwa. Da nam mało expa. Także nie będziemy marnować czasu i po prostu zrobimy sobie dalej questa. Dobra, i teraz co mi się wydaje, to jesteśmy na górze. Dobra, też to widzicie. O, co mi na drodze stoi? No, o, kaczka, nawet fajnie wygląda. Dobra, daj, nie mogę przejść, muszę ich pozabijać, tak? Dobra,
Na szczęście mają małe poziomy, to zabijamy ich na one shota. To jest na pewno spoko opcja. Ukrzyżowany człowiek, tak? Nikt nie zasługuje na taką śmierć. Dobra. Podgląd zadania. Udaj się na drugą stronę wyspy, rozbitko i poszukaj wskazówek. Spalone ciało, musimy pójść. Spalone ciało. Kurde, znowu przez tą grotę. No to widzowie, dzisiaj sobie trochę pochodzimy po tej krainie. Tutaj możecie zobaczyć statek, który się rozbił. To jest ciekawy aspekt. Dobra, idziemy. Tutaj mamy taką lekko wykształtowaną ścieżkę, z tego co widać. Więc z nią sobie tutaj pójdziemy. A może nawet dla was zabiję tą kreaturę. Bo jest to jednak potworek wyższej rangi, bo jest bodajże rangi rzadki. Ale nawet ładnie ubijemy po 1/3 HP, także elegancko. Katar wody, no spoko. Mieliśmy pójść do spalone ciało, no było gdzieś tutaj bodajże, tak? Spalone ciało, gdzie to było? Spalone, o tutaj, o widzimy, widzimy. Spalone ciało, to wyżej, o tutaj. Dobrze. Kolejna osoba. Rozmawiam z załamanym paladynem, bo jest tutaj blisko. Dobrze, porozmawialiśmy. Strażnik wioski. On pewnie musi być gdzieś w środku, obstawiam. Strażnik ratusza, nie. Strażnik wioski, to tutaj nisko. Dobra, strażnik wioski, dobrze, ten drugi. Diana Warzywniak. To to standardowo sobie tutaj wpiszemy. Bo tam jest przecinek. Ona jest w domku chyba. Sklep o warzywniak tutaj. Git. Też fajne jest to, że jak mamy questy, nam pokazuje do kogo mamy iść i też na jaką mapę mamy pójść. Więc to jest spoko. Jeszcze mamy skrzynkę, ciekawe czy mogę ją otworzyć. Czerwone jabłko, winogron i srebrna patelnia. Dobrze, pyk, pyk. Zwiadowca, wyspa rozbitków. Ja chyba go gdzieś widziałem, on chyba... Oj, sorry. On chyba to na murze stoi tutaj. Więc prawdopodobnie idziemy się zapytać, czy coś widział. Przysłuchuję rozmowę, nie dopuszczę, musisz udać się do krywka. Za skrzyniami. Pytanie, gdzie to jest? Kryjówka. Sklep magiczny u Baltazara. Baltazar. Nie, to nawet dosyć bliziutko. Że tak powiem. To by fajne jest to, że to jest takie pustynne. Jest to jakiś klimat. Baltazar. A, to mam iść do tego. O tutaj, kryjówka ze skrzyniami. Także sobie tutaj potuptamy. Po drodze mamy skrzynkę, więc zobaczymy co w niej mamy. Złoto, malwa różowa, stoczek wioskowy. Dobra. Nie mogę się ruszyć? A, jestem sparaliżowany na 15 sekund. Dobra. Okej. Okay. Dwie sekundy i już mogę się ruszyć, git. Musimy się udać do rybaka Johanna, chatka rybaka. Czy ja go gdzieś widziałem? A, z wyschniętej zatoki. Czyli to oznacza, że musimy iść do właśnie tego miejsca o nazwie Wyschnięta Zatoka. To 20 minut już mamy nagrywki. No to tak myślę, że skończymy tego questa i chciałbym jeszcze następnego spróbować. No ale zobaczymy jak wyjdzie. Póki co idziemy do rybaka, który ma swoją chatkę w tym miejscu. Także do niej idziemy. Żeby tutaj nie zobaczyć co on nas chce. Przede wszystkim rybak Johan.
Dobra, witam po krótkiej przerwie. Musiałem coś tutaj załatwić parę rzeczy, ale wracamy do tego zadania, które widzę, że się właśnie skończyło bodajże. Ale tym sposobem możemy zacząć okrutnego mordu ciąg dalszy. Więc sobie tutaj to zrobimy. I żeby to zacząć, musimy iść do Wyspy Rozbitków, którą już odwiedziliśmy. Standardowo ona jest tutaj na górze, jak już zapewne wiecie. A w tym czasie chyba nie mówiłem, ale jak ktoś zacznie w to grać albo zamierza, to przede wszystkim polecam odpalić jakąś muzykę. W sensie, że muzykę z gry, bo ona jest po prostu, powiedzmy, że godna uwagi, nie? Gdzie zaczynamy? Za Many Paladin. A no to on był tam po prawej stronie. Nawet nie muszę sprawdzać na minimapie, bo dobrze wiem, gdzie on się znajduje. Także tam ruszamy. Nawet ma tutaj taki znak wykrzyknik nad sobą. Dobra. Zaczęliśmy questa. Musimy się udać do tłum, który jest bodajże tutaj po lewej stronie. Jak mogliśmy zobaczyć. Dobrze, tam ruszamy. Teraz chyba przejdziemy od tędy właśnie, jak tutaj możecie zobaczyć. Trochę na skróty, można tak powiedzieć. No, ale zawsze szybciej, nie? Tłum. Także myślę, że skończymy tego questa i na ten odcinek to będzie tyle. Rozmawiamy sobie, chyba musimy tutaj podejść z tłumem. Próbuję uczekać. Dobra, na pewno przydać próbuję. Zbadać ciało. Zaktualizowane zadanie, dobra. Za budynek ratusza, jakieś ciało. Myślałem, że to jest ratusz, a za nim to musi być jakieś. O, tutaj mamy martwe ciało. Powiem wam, że nawet te questy są dosyć interesujące. Zbadaj ciało, dobrze. Martwe ciało, przyglądam się bliżej. Postanawiam, dobra. Strażnik ratusza, no to on jest na pewno przy ratuszu, już tutaj nawet. No i tu będziemy prosić o rozmowę. Dobra, drugi dialog. Pierwszy. I teleportuje nas prawdopodobnie do burmistrza. Czy do więzienia, bym powiedział. Wykradam mu klucze, przekręcam. Jak się odkręca coś, to w lewo się kręci. Udało ci się wydostać. Git. Dobrze, i teraz jesteśmy. Musisz się udać do cela współwięźniów. To tutaj. Drugi dialog. Kurde, ale też dziwne, że tutaj nie trzeba w sensie klikać pierwszych dialogów, tylko trzeba naprawdę troszkę pomyśleć, że tam, czy tak powiem. Strażnik ratusza. Nie śpimy na warcie. Widzisz, kto się do strażnika ratusza? No może o niego chodzi. Nie, dziękuję. O, chciałem porozmawiać, dobra. Martwe ciało Asgard. No to najłatwiej będzie to sprawdzić przez minimapę. O kurde, minimap. Martwe ciało. Dobrze. Więc tam ruszamy. Na tutaj ślady krwi. Więc martwe ciało jest już tutaj. Z nim rozmawiamy. Przyglądamy się bliżej. I teraz tak. Udam się do burmistrza. Ktoś czuje, że burm, żeby się zamieszany. Może pierwszy dialog tym razem. Się teraz zastanawiam, czy czy ja zepsułem questa? Dosyć ciekawa sytuacja. No ale w takim razie to, skoro tak się to zakończyło, to może jeszcze jeden quest zrobimy. I bodajże będzie on
Okrutnego mongru ciąg dalszy. Ogień zwalczaj ogniem. To może tutaj zaczniemy. U burmistrza z gardu. To pewnie jest on u siebie. W swoim ratuszu. Obstawiam. Posiadłość burmistrza. To pewnie tutaj. Burmistrz. O tutaj. Burmistrz Asgardu. Który wygląda nawet spoko. Jest dosyć bogaty. Ma tutaj dużo złota. Swoją rezydencję. Dzisiaj jestem gotów do rozwiązania, tak na pewno. Dobra. Ogień zwalczy ogniem. Strażnika ratusza. Tu już tam byliśmy, więc wiem, gdzie to jest. Ciekawe, co jest tutaj. Jest kinia ewakuacyjna. Pomagam, dobra. Strażnik ratusza, dobrze, teraz ten drugi, nie? Nie, to może jednak się na dole. Nocne zmiany, pomożesz mi. Alchemik Snar. Alchemik. No ale to nawet bliziutko jest. Całe szczęście. Tak, patrz mi tu. To pyk. Burmistrza z gardu znowu, dobra. Także znowu sobie tutaj idziemy. No tak powiem. Burmistrza z gardu, dobra. Pierwsza, dobrze, już tam idę. Martwe ciała z gardu, już tam byliśmy, także. Drogę znamy. Więc teraz tam idziemy. No tutaj. Ja tam kliknę, żeby iść. A ja w tym czasie zamknę drzwi. Także chwila. Dobra. Coś tam słychać, że ktoś coś tam kmini. Dobrze. Poszukać umarlaka. Dalej. Teraz muszę uważać, co klikać, nie? Znowu do burmistrza idziemy. Mam w ogóle jakiś nowy outfit? Nie. No tak, nie mam to. Kontynuujemy questa, tak powiem. Znalazłeś bardzo ważny list, pokaż go burmistrzowi. Dobra. Zobaczymy, co na to. Przeczytać, pozwolę sobie tutaj zaczekać. Zaczekaj, że burmistrz przeczyta list. Już przeczytał. A teraz myśli plan działania i też już wymyślił. Za poroznać zaproszenia na ucztę u burmistrza do strażników z wyspy. Co ty chcesz ode mnie? Dobra. Zacznij od katów wykonujących publiczną egzekucję. Kurde, ja chyba gdzieś widziałem, gdzie jest publiczna egzekucja, tylko minimapa. To chyba był gdzieś tutaj, nie? Wyspa rozbitków. Ale to w takim razie musimy tak daleko iść, czy jest jakiś, że tak to ujmę, teleport między tymi miastami, bo z tego co mi się wydaje, to jakiś tam był. O, widzicie to? Wyspa rozbitków. Schnięta zatoka, tu możemy się fajnie teleportować. No to siup, wyspa rozbitków. A, tylko teraz musimy czekać, jak to nie korzystasz z transportu Alcatri. O, Alcatri 2i. Ciekawe. Pojawisz się na miejscu za ileś tam sekund. O, w sumie spoko, że nie od razu, nie? Zawsze do jakiejś tam... ciekawa rzecz po prostu. Także już jesteśmy na mapie. Musimy iść do publicznej egzekucji, która bodajże jest w... tutaj, po lewej stronie. O kurde, zaraz chyba kichnę. Jeszcze chwila i zaraz kichnę normalnie. Ale się powstrzymam. Dobra, chyba przeszło. Dobrze, publiczna egzekucja. A żaba, chcesz się bić? Dobra. O kurde, chyba wraca. Dobra. Publiczna egzekucja. Zapraszam was na o kurde. Czyli w co on tam był ubrany? On był chyba nie w to.
Co on był ubrany w złoto? Chyba tak. O, dobrze odpowiedziałeś. W takim razie przyjdziemy. Git. Strażnik ratusza, ale to tutaj. No idź tam, no. No pies stoi na drodze, ja nie mogę. One hit, o jednak nie, jednak dwa. Ratusz. Dobra. Tyk. Ma tamtejszy ratusz. Ratusz? Aż czterech, tak? No masz rację, git. Strażnik wioski, strażnik wioski. Strażnik wioski po prawej stronie, jak rozumiem, się znajduje. Także skończymy tego z questa i goodbye. Gacek, strażnik wioski, chyba ten drugi. Nauczyciel, o kurde, kolejne pytanie. Jesteś na pewno wysłannikiem, nie widziałem cię nigdy. Powiedz mi, mam w swojej posiadłości coś, co przytuło twoją uwagę? Mamy to. Chyba się udało. A ten obok, tak? Dobrze, żadnych pytań. Zwiadowca, dobrze. Ruszamy. Zapraszam Was na ucztę. Wewnątrz jego posiadłości? Chyba dwóch. No. Kurde, aż się nie spodziewałem, że tu posiadłość burmistrza. To on jest w tym. Fazgardzie. Tylko ja bym chciał się, że tak powiem, przeteleportować jakoś, bo. Trochę długo, nie? Postój w woźnicy, no może tutaj się coś uda zdziałać. Czekam. O tak, chcę wrócić do Asgardu. Ciekawa sytuacja, że teraz czekamy 15 sekund, a nie 25. Z tego wynika, że łatwiej jest wrócić niż pojechać w dane miejsce. Także już prawdopodobnie jesteśmy. Dobrze. Idziemy do posiadłości burmistrza. Żwawo. Pies na drodze, pierwszy poziom. A zostawimy go. Nie będziemy się nim zajmować niepotrzebnie czasu. Tak sobie przechodzę, tylko git. Sekretarz, co tutaj? Pyk. Pyk. O, przyjęcie. Ty. To naprawdę fajnie wygląda. Ciekawe. Dalej. Co tu się stało? Dobrze. Musisz udać się do burmistrza. Sala trwa po to właśnie. Dobra. Drzwi wyjściowe. To tutaj. Tu chyba się stało jakaś rzeź. Ktoś kogoś pozabijał. Dobra. I co? Skończyłem zadanie, tak? Skończyłem? Aktywne zadania. Ukończone. Na sam dół. Dobrze. Zadanie jest skończone. Trwa zapis stanu gry. I w tym pięknym momencie, jak zwykle, pójdę sobie tutaj pod drzewa i ogarnę tą skrzynkę chyba już. O nie, to dopiero 25 poziom. Dobra. W każdym razie był to drugi odcinek z tej gry. Nie mówię, że jest to ostatni, aczkolwiek jest to dosyć przyjemna sprawa. Może Wam niekoniecznie się to tak spodoba, ale polecam w to zagrać, chociaż przejść te jakby obowiązkowe questy tutoriala i dopiero później się jakoś wypowiedzieć na temat tej gry. Póki co myślę, że na przechodzenie tego razem z wami to jest dosyć spoko gra, nie powiem, że nie. Także dzięki za oglądanie. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, czyli po jakoś 35 minutach bodajże, to gratulacje i do następnego. Na razie, cześć, cześć.